Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w dzisiejszym odcinku z Destiny pozostaje udać się tutaj, The Reef, Asteroid Belt. Ej, pas asteroidów? Wow, ej. Poza tym tutaj mieliśmy kogo? Awokena szukać, tak? Dokładnie, The Awoken, The Reef, Asteroid Belt. Level 10 story, a jak widzicie 21 już. I tylko za sprawą mojego ekwipunku, bo ten na przykład dodaje 10 światła, ten daje 5 światła, ten 6 światła. Niestety Bond nic nie daje. Hełm jeszcze też nie, więc zawsze można później zmienić na lepszy. No ale właśnie to światło skumulowane z tych przedmiotów dało 21 rangę już. No i do 22 jeszcze troszeczkę brakuje, ale teraz już tylko jedyne co pozostaje to upgrade sprzętu, bo postać już jakby nie będzie już ulepszana. Co prawda tutaj jeszcze parę rzeczy pozostaje, ale one po prostu teraz sobie lecą i to są jakieś dywersyfikacje tego, co było wyżej. Czyli na przykład jeżeli tutaj mamy Arcane Wisdom, czyli Training Focus on Battle Recovery and Speed, tutaj mamy na przykład Battle Recovery and Toughness. A tutaj mamy Toughness and Speed. Czyli po prostu można sobie wybierać, jak samo tutaj. Search damaging an enemy with energy drain increases weapon and movement speed, a ja mam wybrane Life Steal. Czyli, że każde wciągnięcie gościa będzie dawało mi solidną porcję zdrowia. W PvP, idealna sprawa. Bo czasami wtedy druga kolba mnie nie wykańcza. Jeżeli ja wcześniej wypłacę i zassam trochę zdrowia, ale dobra. No to Awoken. Misja na 10, od 10 levelu, to znaczy rekomendowany 10, więc... no nie mogę harda ustawić zazwyczaj w tym miejscu właśnie. Trudno. Jedziemy w pojedynkę z tym koksem. Nie będzie trudno. To już wam mówię od razu. Nie będzie ciężka misja. No chyba, że kto wie. Kto wie, co tam możemy spotkać tak właściwie. W tym pasie asteroid. No na pewno będzie malowniczo i będzie dużo kosmosu dookoła. Tak przynajmniej podejrzewam, skoro to jest tylko pas asteroid. Czy jak powiedziałem pas asteroidów? O kurde, wcześniej? Nie, to w ogóle nie jest poprawna polszczyzna. Ani trochę. Ale okej, a widzicie, stateczek się nie zmienił. Choć dokonaliśmy w sumie delikatnego skoku w przyszłość, ale tylko grałem w Crucible'a. I parę misji patrolowych na Wenus i Księżycu. No ale Mars jeszcze pozostaje nieodkryty, ale ta planeta już niedługo się pojawi. I to nie dlatego, że wiem, tylko dlatego, że widziałem na mapkach w Crucible'u, że Mars też się pojawia. It's a graveyard. Ale Gwiezdnymi Wojnami mi tutaj zalatuje na kilometr. Nikt nie wie jak przeżył, ale przeżył. O kurde! Ale właśnie, Awoken to są te roboty przecież, to jest ta rasa, tak? Fuck you! I lecimy stąd. We're here to seek the Council of the Awoken. Ale fajnie, że w kastenkach statek się mój zmienił już. Na ten właściwy. Conform to my trajectory. Any deviation will be taken as an act of aggression. Looks like we're in the right place. Okay. Why is the right place always so terrifying? Ja to w ogóle pojawiły się już pierwsze recenzje Destiny. Na przykład GameStop dał 6 na 10, o dziwo. A ocena 6 na 10 to jest typowy średniak, a ta gra nie jest średnia. Choć tak naprawdę głównie dlatego tak niska ocena tam na końcu się pojawiła, bo misje nie są w ogóle różnorodne. Ani trochę. No ale dobra, rozumiem, że mój Guardian wraz z Ghostem podążyli odpowiednią trajektorią lotu, trzymali się za Awokenami z tamtymi dwoma statkami i nie zniszczyli nas, więc mamy teraz sposobność spotkać Hoxa. Yeah, mają emo króla, nie wierzę. The queen herself judges who may or may not enter the realm. Me? Emo. I see no reason she should be available for whatever washes up at the reef. Nie, Awoken to nie są roboty. Come to ask for help. Fallen! O, zdrada wśród Awokenów? It is afraid of the fallen. It does not understand these ones are mine. Jak? Udomowiła sobie dwóch kosmitów? Brawo!
to się pewnie źle skończy. Apologies, Your Grace. Wasza wysokość. From Earth. We are searching for the Black Garden. Why? Bo tak, co się głupio pytasz? At its heart. You want to turn it into a battleground. How unimaginative. Do you know where it is? Everyone knows where it is. The hard part is getting in. Zresztą nie wszyscy wiedzą, gdzie jest, bo ja nie wiem na przykład. Why would we do that? Bo inaczej was rozstrzelam wszystkich jak stoicie. Co to na to? Poskutkował ten argument? Nie, ale w sumie jak się cieszę, że teraz moja postać ma już fioletowo podkolorowanych oczu. Masakra. Czy jakoś się można utożsamiać z bohaterem w tym ten sposobem właśnie. Yes, that's good. That's good. Why not? We'll make you a key. How's that? All we need is the head of a Vex Gate Lord. Dobra, czyli zabić kosmitę. Spoko. To już robiliśmy. Nie raz, nie dwa. Oh, we don't. And I doubt we'll get one either. But it's your only hope of getting into the Black Garden. We will return. Or die on Venus. Either way. A, na Wenus. O, tam już byliśmy. A, dobra, jakaś nowa lokacja pewnie tam się ukrywa. Gdzieś w górach pewnie. W jakiejś jaskini może. Ewentualnie może nawet jakaś świątynia się trafi znowu. No, choć w sumie jak Gate Lord, no to powinien pilnować jakiejś bramy, jakiegoś wejścia ewentualnie. Choć to może być mylące i to mylące specjalnie. No tego jeszcze nie wiemy, ale zaraz się dowiemy, spokojnie. Okej, wow. No nie wiem, czy chciałbym żyć w takiej okolicy. No ale Awoken, no nie wiem w ogóle, jaki jest background tej rasy, co oni sobą reprezentują. Nie wiem o nich nic, autentycznie nic. Wiem tylko tyle, że wyglądają jak, kurczę, troszeczkę jak Asari z Mass Effectu. A to tylko i wyłącznie dlatego, że mają kolor skóry taki niebieskawy. Reszta się już nie zgadza. Przem macki zamiast włosów, czy tam powiedzmy, coś imitującego macki. Ale dobra, co my tu mamy? Ishtar Collective od 11 levelu. Aha, czyli moment, tamto było od 10, ja co tam miałem zrobić? Przedtem z pierwszym sobie dał radę nawet. No ale dobra, 3000 experience'u jakby co. Ale w sumie, wiecie co? Zróbmy teraz tak. Bo tutaj mam już max, powiedzmy. Max tego, co chcę. To są już moje domyślne umiejętności, które chcę mieć po prostu. Increases the duration of the energy drain effect. Nie, to nie. Training focus on toughness at all costs. Nie. Embrace the void. Damaging enemies with nova bomb or any grenade triggers an energy drain effect. O, no to by było coś, to by było coś, ale najpierw się musi uzupełnić to. Później to. Później to na końcu dopiero, ale jeszcze te też. Blink. A short distance teleport which replaces glide. O, teleportacja! No, 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 no. Ale nie, serio, chciałem włączyć moją subklasę, bo ona jest goła, zupełnie goła. Ewentualnie później w trakcie... Nie, jednak coś tam, kurczę, się już ten... pojawiło, ale dosłownie 3-4 kosmitów zabiłem tylko trzymając tą klasę. Było troszeczkę ciężko, no ale... Ja na 21 poziomie tutaj misja od 11, damy sobie radę. Nawet jakbym miał tylko i wyłącznie strzelać. Czemu cholera easy? Takie buty. No dobra. Okej, jak duży jest ten skok? 1200 w experience. Ej, nie, wiecie co? Weźmy 15, bo jedziemy bez umiejętności specjalnych praktycznie. Bez granatów, bez nowa bomby, bez supera mojego. Nie, 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 po prostu. Ten drugi hard byłby być może zbyt trudny. Jak na to, co chcę właśnie zrobić. Czyli troszeczkę ulepszyć sobie tą klasę. Jak ona się nazywała w ogóle? Moment. Dokładnie, Sun Singer. Słońco śpiewający, kurde.
Albo nie wiem, śpiewak słoneczny, cholera wie. You'd check with me before making insane promises. If we want to take down a gate lord, we've got to find out how these machines operate. Let's find the biggest one we can, pull out its brain and see what we can learn about them. A niby jak mam mózg wyciągnąć? Inaczej niż najpierw zabijając, no przecież nie da się tego na żywca zrobić chyba, nie? Panie Dinklage. A może? Cholera tam wie, ale dobra, no Wenus. Powierzchnia planety już jest nam znana. Już tu byliśmy. Okej, okay, tam powiadasz. No inaczej, no zmieniłem Sparrowa, ale to już widzieliście. I teraz na szczęście też zmieniłem kubraczek, bo poprzedni układał się na Sparrowa tak troszeczkę dziwnie, na wróbelku. Z tyłu jakoś powiewała ta szata, ten płaszczyk naszego obrońcy. I troszeczkę głupio to wyglądało, ale dobra, kit sprawdźmy. Czy na pewno da się grać bez granatu? Proszę bardzo, jakiś upgrade leciał od razu. Nie wiem za co, nie wiem do czego. Zresztą do czego wiem, bo chyba to była kamizelka moja. Sprawdźmy. Tak jest. Co mogę zrobić? Increases the amount of hand cannon ammunition you can carry. No nie korzystam z pistoletów niestety. No ale co tam. Ulepszyć zawsze można. I tak później raczej będę musiał zrobić tam dismantle. Bo już nie chowam przedmiotów do skarbca w ogóle praktycznie. Aj, nawet glajdu nie mam. Ale kicha. Oj, to będzie słabe. To będzie słabe, ale tam gdzieś właśnie stoją. O właśnie. Pyk. O, jeszcze tego wandala może? Tak jest. I tamtego? Nie no, Drek się napatoczył, no nie o to chodziło. Nie o to, nie o to. Ale mam tu snajpę. Nie, to nie snajpa. Ostatnio w Crucible grałem, więc zostało co innego. No ale mój Shotty Suros MKB51, naprawdę. To jest najmocniejsza broń, jaką posiadam teraz. Największy damage. I też najwięcej killi, no chyba właśnie robię. No ok, ile naboi straciłem? Dużo. Bardzo dużo. Bam! No ale 2000 robi. No, shotgun nie robi tyle, chyba nawet z maksymalnego bliska. Jak się do gościa przytulisz, mu wypalisz. Prosto w klatę. Ale i tak zabija, tak czy tak. Okej, okay, bam, jeden wandal. Dreg. A może jeszcze troszeczkę. Oj, oj, coś tam zielonego, dobra, najpierw to wezmę. No nie ma energy drainu, więc nie będzie Serge'a nawet, ani nic ciekawego w sumie, nawet z życie moje nie podskoczy. Ej, cześć. Czemu nie trzaskałeś mnie nożem po plecach? Miałeś okazję. Nie, ale dobra, w ogóle nie tutaj trzeba iść. W innym kierunku. Tam, dokładnie. Więc też zauważyłem, że chyba szybciej lata się, kiedy boost wciska się raz za razem, a nie cały czas. Takie ma skoki prędkości. Nie damy sobie radę normalnie tym DMR-em, bo niby czemu nie. Znaczy nie, to nie jest DMR, to jest Scout Rifle, tak? Dobrze pamiętam. Rodzaj tej broni. Oj, ale normalnie już by tam granat poleciał, bo już by normalnie był, ale nie w tym konkretnym przypadku. O, proszę bardzo, upgrade unlocked. Więc granat już się pojawi, teraz zupełnie inny. No ale fajnie go mieć w ogóle. Dobra, przetestujemy na przeciwniku, nie będziemy tutaj rzucać tak po prostu. Nox Rivus 3. A, rzućmy okiem. W końcu jest sekunda na to. Fusion Rifle, nie. No to jest Scout, dokładnie. Czyli jednostrzałowiec, dobrze sobie przypomniałem. No jeszcze dalej powiadacie. Nie, fajnie, że na Wenus zachowała się jakaś flora i fauna. Znaczy nie, to właściwie czy jakieś zwierzątka widziałem? Nie, no to chyba fauny nie ma, ale flora jest. Zresztą nawet te duchowe krzaczki są, które też można zbierać. Może jakiś uda mi się zaraz zwyczaić, to wam pokażę o co mi chodzi. Jeżeli jeszcze tego nie pokazałem do tej pory. Choć przypadkiem pewnie zabrałem jeden czy dwa na nagraniu i nawet o tym nie pamiętam teraz. Ishtar Cliffs, okej, okay, tu się zgadza, więc zaraz będzie można pewnie zwolnić. Oj, najlepiej już teraz. Tam tylko foleni upadli, no A właśnie, kurczę, granat miałem sprawdzić. Zagapiłem się i przeszła ta okazja koło nosa niestety. A, glajdu dalej nie ma. Kurczę. Kiedy się pojawi glajd? Albo właśnie, moment, stop. Nie to, tylko to, to po pierwsze. A po drugie, a glajd będzie zaraz już praktycznie. Okej, dobra. Tyle jeszcze wytrzymam chyba w tej misji. Troszeczkę jestem upośledzony, jeżeli chodzi o poruszanie się, ale... Jak? Harpia?
i goblin. A tutaj? Minotaur. No, ale w sumie czemu Forenom nie pomóc? Jednocześnie strzelając do Wandala też, bo niby czemu nie. Ale snajpą. Oj, kapitan. O, przestarczy. Jeden head nawet starczył. Nie wierzę. Piękna. Piękna jest moc tej snajpy. Co to było? Wydawało mi się, że tu coś tuż przed moimi oczami spadło. Cholera, nie wiem. Ej, widzicie to? Spadająca gwiazda. Wypowiadajcie życzenia. Szybko. Chyba nawet trzy są. I to raczej nie są gwiazdy, niestety, spadające. Raczej rakiety lecące. O kurde. Wy to widzicie? Ale to jest piękne. Nie, naprawdę. Jak taka gra mogła dostać 6 na 10 w GameStopie? No nie kumam. Już nie zasłużyła na tak niską notę. Przecież sam Crucible zasługuje minimum na 7. Jakby to miał być sam multiplayer, taki PvP. Kurde. Nie wiem, co kierowało recenzentem z GameStopu, no ale... Może po prostu chcieli zwrócić na siebie uwagę niską oceną. Choć w sumie nie no. Bo równie dobrze mógłbym teraz to samo powiedzieć o Hiwie z PSX Extreme, który wystawił Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty magiczną ocenę 8-. I do dzisiaj mu wszyscy czytelnicy to pamiętają. Ej, dobra. To okej, to klasyczny dla odcinka checkpoint i zaraz lecimy tam do przodu. Jestem ciekaw, czy ja bym wam nie powiedział, że zrobiłem tutaj checkpoint, czy byście zauważyli go w ogóle. Czy moje umiejętności edycji materiału są tak świetne po prostu, że tego nie widać. Goblin. W sumie nawet nie wiadomo, nieważne co. Ważne, że trzeba rozstrzelać. O kurde, co to jest? Strzela dość poważnie. Wow, 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 tam była harpia. A to pewnie dlatego, że ten... Że ustawiłem harda. Cyklop, tak się zwie. I jak zwykle piętą achillesową jest oko. No a zresztą w przypadku cyklopa spodziewaliście się jakiegoś innego słabego punktu? Ło! Ej, on po prostu eksploduje? Nie, jeszcze później. Tworzy kulę światła i tam zostaje. Okej, dobra, wycofajmy się delikatnie. Może tak, skoro cyklop ma... O kurde. To jest to, jak im się rozwali czerep, to oni później lecą do przodu. Jakby stracili całą swoją sztuczną inteligencję. Oczko, dawaj. Bam. Oj, zabolało, widzę. Oj, zabolało. Pozwól, że poprawię. Trzy razy. Nawet jeszcze pięć pocisków, zaraz będzie po nim. Jeszcze... A, w sumie już nawet nie ma co marnować. No. Tak celny strzał z tego nawet zabiera 300 z groszem. To jest z dużym groszem, bo chyba 381 dokładnie. Więc nie ma nawet co marnować w snajpie, ale oj, 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 jaka harpia tam była? Axis! Jak kurde, Niemcy w trakcie II wojny światowej. Tak też byli zwani przez Amerykanów. Nie tylko Nazis, naziści, ale też Axis. Let's head for that research station. A gdzie tam? Aha, dobra. O shit, dobra, rzućmy granatem może? Zasysa? Ej, moment, jeżeli on zasysa lepiej od Vortex Grenade'u, no to... Oj, to wtedy trzeba będzie poinwestować w tą klasę bardziej niż tylko troszeczkę. Gdzie on jest? Wow. Wow, 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 wow. Tam, harpia z kilometra strzela. Ale w sumie, no właśnie. Tak podejrzewałem, że tu ktoś może być bliżej troszkę. Ej, ale patrzcie to, jego ciosy wręcz praktycznie nic mi nie zabierały, ale jestem, kurczę, przykoksowany najwidoczniej tutaj. No. Jak? Aksjomatyczna co? Nie doczytałem, ale coś tam wziąłem. Coś tam zabrałem. Okej, może wróbelek. Delikatnie przyspieszyłem bieg wypadków. Przybliżymy cel podróży. Their mind cores are actually biological, not relative to any known life forms recorded. Maybe the collective's research can tell us more. Jak? Kopalnia jest żywą materią? What the hell? To tam nie minerały, a organizmy? Predate humanity by a few billion years. Vex are coursing through them. Hmm. O kurczę, tego nie zauważyłem. Ale widzę motyw sześcianu obecny. Czy tam prosto padło ścianu. Ogólnie bryły. O ostrych krawędziach. Dobra, co my tu mamy?
Co to za światło? Coś fajnego? Nie. Nawet strzał nic nie dał. Ale co? Nie, nie tam? Kurde, to gdzie mamy się udać tak właściwie? Zresztą dobra, zaraz podejmiemy decyzję, najpierw postrzelajmy delikatnie. Jeszcze ktoś, jeszcze gdzieś? A, tam idą. Tak po prostu. Czyli Hobgoblin to jest taki rycerz, tylko że nie od tej drugiej rasy, którą spotkaliśmy. Kurczę, są tak, Foleni, drudzy są, nie wiem, Trale, są ci najmniejsi, ale jak oni się zwali? Ci są Heksi albo Weksi, już nie pamiętam, ale tamta druga? Hive, oni są z Ula, tak? No, ale pytanie jak się nazywają. Skąd są, to by tam mało istotne w sumie. No, sorry, wybaczcie. Musiałem zamilknąć na chwilę, bo tutaj trzech kosmitów się kręciło. Trzeba było się nimi zająć najpierw. Nie, ale cel? Cel jest tam, okej? Okay. A właśnie to? Idzie rozwalić, okej? Okay. O, proszę bardzo, jest roślinka, o której mówiłem. Spirit Bloom. Czyli w sumie nie wiadomo, czy roślina. Bloom by sugerowało roślinę, ale Spirit? No, to już troszeczkę mniej. Troszeczkę mniej. A kit, jeden z trzech. No kurde. Po pierwsze, zapomniałem, że oni swoje miejsca krytyczne mają w okolicach brzucha, a po drugie, nie trafiłem pierwszego strzału ze snajpy. Czym tym samym zmarnowałem jedną kulę, ale właśnie, moment, bo podniosłem rakiety jeszcze. Gdzieś, przypadkiem. W sam raz się dwie zmieszczą. Do mojego magazynka. No kurczę, glide by się już przydał, no. Serio. Już bym sobie z chęcią polatał troszeczkę. Okej, respawning restricted. Do czego się już przyzwyczailiśmy, a zresztą mi tak jak zginę, to... Nie no, dobra. Jakąś zmianę by to miało pewnie wprowadziło. Jakbym, kurczę, był tutaj z kimś. Też bym mógł mnie zrewajwować ewentualnie. No i tak, teraz zginę, to koniec po prostu. Dobra, macie granat. Starszy wandal. A tutaj? Zwykły drag. Kurde, już mi się mylą kosmici. No ale bardziej nakreślone rasy by w Mass Effect'cie na pewno. Tam bo wiadomo, kto jest Grantem, kto jest Asari. Kto jest tym... Garus był, Garus Vakarian. On był z rasy... Ty. Kurcze, no ale ucieka, kurcze, wiedza z głowy. Jeżeli człowiek jej nie przypomina sobie na bieżąco. On był... Garus Vakarian był... Ty. Cholera, nie przypomnę sobie. Jakiej rasy kosmitą był Garus Vakarian z Mass Effecta. O, może zaraz. Może zaraz w ferworze walki mi się przypomni. Albo nie. Albo zginę zaraz w ferworze walki. I sobie będę miał czas do przypomnienia dopiero. Ej, ten granat jest dobry. Naprawdę jest fajny, ale to robi też mi kuku. Bym musiał wiedzieć. Mam nadzieję, że nie, ale dobra, zaraz to pewnie będziemy mieli okazji sprawdzić. Chybione strzały, no. Aż nie wypadało później zmarnować kolejnego na zabicie jego. Lepiej było dobić piąchą. Wo, stary kapitan. A wiecie co, bam. Nie wierzę, gdzie się przeteleportował. No co za menda, chyba że nie zdążył. Leżą tu jego zwłoki. To jest chyba on? No, dla bezpieczeństwa. Double tap. Nie, to zwykły wandal. Więc nie, faktycznie, musiałem zabić tego kapitana. No właśnie. Gdzieś tam się dragi zakitrały w ciemnych zakątkach. Wow, a ten gdzie zniknął? A ten gdzie zniknął? Przecież on tu był jeszcze chwilę temu i strzelał, nawet widziałem. Ej, tak mi nie róbcie. Przeciwnicy nie powinni tak znikać, jak się włącza kwestia dialogowa, kurde. Nie, ale okej, tutaj w środku, powiadacie. Czyli co, deploy ghost, klasycznie. Aha, i teraz pytanie, czy to już będzie koniec, czy dopiero będziemy teraz bronić tego miejsca? Będzie right here, right now, czy give me some time? It's revivable. I'll see what they discovered here. Aha, dobra, czyli on będzie sobie sprawdzał, a ja będę strzelał do kosmitów. Powtarzalność misji jest okrutna tutaj. Weksi, nie Heksi. Dobrze, Vex, tak się nazywają. Dobra, ten granat nikomu nic nie zrobił niestety. Ale powiedziałem, że oczko to też jest właśnie ich miejsce, gdzie krytyczne strzały dostają.
Sprawdźmy. Tak jest. Od razu eksplozja. No ja podejrzewam, że to nie byli jedyni. Oj, żebym nie pominął tego ważnego przedmiotu. Wow, ale się zlecieli gromadą. I to nawet jeszcze dosyć blisko. Shit. No. Dobra, odsuń się proszę, za bardzo się zbliżyłeś. I patrz, rozwalić mu czerep, to od razu leci później, nasza łaputa do przodu. Tam musi się mieścić ośrodek inteligencji po prostu. Albo instynkt samozachowawczy, że po prostu nie lecimy na pałę do przodu na gościa, który jest zdecydowanie silniejszy i lepszy. Shit, to jest dobre. To jest naprawdę dobre, będę musiał naprawdę bacznie się przyjrzeć wszystkim umiejętnościom z tej klasy, z tej subklasy, z Sunsingera. Bo póki co granat naprawdę chyba jest lepszy nawet od tego, który ja miałem już delikatnie ulepszony. Aha, czyli jak geci z Mass Effectu. Okej, kolejna naleciałość. Wow, ej, no gdzie mi tam do Ghosta lecicie? No oszaleliście, przecież on tam sobie tylko dekoduje ładnie, grzecznie, kulturalnie, więc wypieprzać mi stąd. Bo kto was to zapraszał do środka? Ja rozumiem, nie? Puk i czekasz na proszę, żeby ktoś cię wpuścił. A nie tak bez zapowiedzi, no nie. Moment. Właśnie, rakiety nieprzeładowane. No słyszę, że ktoś tutaj leci, coś tu się dzieje, tylko nie wiem kto i nie wiem skąd. O. A nie, to tylko Hobgoblin był. Przecież. Oj! Tam chyba coś więcej. Nie, po prostu Axis Hobgoblin. No ale troszeczkę tych weksów tutaj jest. Troszeczkę ich tu jest. Jest może granat. Na uszczuplenie ich szeregów. O kurde, przypominam, że tu nie ma respawnów. Więc zaraz się mogę mieć spyszna. A mnie tutaj dopadną wszyscy z całą zgrają. O kurde. Dobra, ci nie, wyjdziemy z tego z życia. Co z tego, że hard włączony, subklasa na praktycznie zerowym poziomie, damy radę. Ej, ale właśnie. Bam. No. Tak lepiej i bezpieczniej. A wiesz co, z tobą to samo zrobimy. To tak autentycznie jest naprawdę bezpieczniej i szybciej. To nie jest żadna ściema, to nie jest żaden slogan po prostu. Ja ten jaki podpalony tymi wszystkimi rasami, kurczę, a strzelać to nie pomaga, nie? W ogóle ja tu widzę konflikt interesów. Ghost zbiera dane, interesuje go geneza każdej rasy kosmitów, a ja jestem zainteresowany tylko tym, żeby ich rozwalić. Ale co zrobić? No każdy ma w życiu inne priorytety po prostu. Oj, panie Minotaurze. Dobra, jeden martwy. O. Ej, Harpio! Za blisko. No i granat zmordowany. A ten niestety tak szybko się nie regeneruje. Jak Vortex. O kurde! Nie mam jak uciekać w powietrze, nie mam jak uciekać w powietrze! Zaraz będzie mój zgon. Fuck! Niech to szlak, w którym miejscu checkpoint? Na 124 kilo udało mi się zrobić. Ale zginąć, no kurczę, abym miał glide, to bym uciekł. O kurde. Powiadacie, że... Nie, to nie jest tak daleko, to już jest tutaj praktycznie. Czy nie? Jeżeli to jest tutaj wewnątrz, to fajnie. No tak powinno być. No. Dobra. Ale zanim to... Jeszcze jeden checkpoint. Deploy Ghost. And shoot the motherfucking aliens! Ale dobra, nie wiem, stop. Najpierw harpie tutaj przyleciały, później z tamtej strony wielu weksów. Tam gobliny, tak? Ha. Dobra, w sumie jestem gotowy. Wow. A tak po prostu. Tak wjeżdżają na imprezę weksi. Po prostu materializują się, ale właśnie o tym chyba Ghost mówił, wspominał przynajmniej. Ej! Mało życia mi zostało. Za mało. Ej, dobra. Up! No i zapraszam, chodźcie. Przelecieli sobie, przeteleportowali się, widzieliście to? Ale wiksa. Okej, nie wiedziałem, że tak mogą. Przelecieć, kurczę, moim granatem, przeteleportować się.
Tam inni, powiedzmy, nie wiem, Fallen'i mają jakieś glajdy, coś ewentualnie, a ci mają teleportację. Takie jaja, takie buty! Przebiegłe bestie, przebiegłe. No ale zlutujmy ich wszystkich, pospuszczę. Oj, albo nie, idziemy się schować. Nie, serio, już za tym podejściem chciałbym już tą misję skończyć. Ej, nie, serio, oni się teleportują. Takie bardzo szybkie przemieszczanie się. Zbyt szybkie. Wręcz upierdliwe. Dobra, kolejne harpie. Nie, myślałem, bo taki złowrogi dźwięk usłyszałem. Ale tam. Nie, tutaj. Tu. Proszę bardzo. Harpia raz. Harpia dwa. Nie ma więcej? Jeszcze jeden taki strzał jest po tobie. Dobra. O, jeszcze nie? No. Ej, cholera, czemu teraz na trzy strzały nagle? Może w bebek go. No, ale ej, ale żyje! Kurde, czemu tak? Nie wiem, przynajmniej dobrze Glimmer wpada. Ale moment, moment, bo coś za moimi plecami się dzieje. No nie wierzę, ten koleś. A masz granat? Kurde, między nogami go trafiłem, widzieliście. Ej, no. Vex Mines. Jakiś tam challenge sobie narzucony zrobiłem. Będzie można nagrodę odebrać później w wieży. Od wiadomego zioma. Ale póki co tutaj trzeba wygrać. Ujść z życiem. Nie, serio, jeżeli teraz mi się nie uda, to zmieniam klasę na moją właściwą. Na moją domyślną i wtedy zobaczymy. Znaczy nie, no wtedy już na pewno się uda. Będę miał supery, granaty, glajdy, o kurde. Czego ja nie będę miał? Nie będę miał na pewno granatu solarnego, powiedzmy. Czyli tego, który mam teraz. They can warp across star systems in an instant. Dobra, to już słyszeliśmy, cholera. Ten kawałek przydatnej wiedzy. Powiadacie przede mną, tak? Nie, nade mną. Ale muszą spaść, nie mogą być aż tak wysoko. Jeszcze jakaś harpia? Nie, to teraz idzie kosmici. Boom! Dobra, jeden wek. Zostają jeszcze tylko ci. A wiecie co? O kurde. Nie, sorry, spanikowałem trochę, chyba niepotrzebnie zmarnowałem rakietę. Bo ten jest mocniejszy, ten jest zdecydowanie mocniejszy, ale oczko. O shit, no! Nie, kurde. Wpuśćcie mnie. Let me in. Dobra, regeneruj się. Oko, no kurde, w oko trzeba. Inaczej to nie ma sensu. A fuck, macie granat. Ta, oczywiście, nietrafiony. Kompletnie zmarnowany. No nie! Ale mnie otoczyli. Trzeba sobie utorować drogę ucieczki teraz. Dobra, do dupy, po mnie. I'm dead. Albo nie, jeżeli tu się schowam, na chwilę chociaż. No. Dobra, życie w pełni, nie wierzę. Jakim cudem się to udało? Przecież ten plan był głupi. Ten plan był po prostu głupi, o kurde. Dobra, nara, nie mam je. Uhu. Jestem tu na dole, jak mnie szukacie. Jakby ktoś mnie szukał, I'm downstairs. Dobra, raz, o kurde. Dwa, trzy. Nie, dobra, no scope'ów nie ma co robić. O shit, oh no. Dobra, tu. Przejdziesz? Pod tym nie przejdziesz, nie wierzę. Zaraz mnie osuń się. Upgrade unlocked, świetnie. Aczkolwiek tego już raczej nie zabiję. No, niech to szlak. No dobra, czy ten upgrade coś zmieni? Tak właściwie? Nie, chyba niepotrzebnie narzuciłem sobie tak wysoki poziom trudności. Jeszcze zmieniając dodatkowo klasę. Na tą właśnie. Ale okej, jest glide. Ach, cholera, damy radę. Do trzech razy sztuka. Przynajmniej podbuduję sobie trochę Sunsingera jeszcze. No tylko teraz naprawdę to już na pełnym speedzie będzie. Na pełnym. Właśnie, glide jest? Jest, ale bez dużej możliwości manewru w powietrzu. Ale to w sumie nie aż tak bardzo o to chodzi, tylko o samo oderwanie się od ziemi bardziej. Cholera, wtedy miałem dwie rakiety na starcie, teraz nie mam. No ale mam snajpę, mam to. Nie powinno być źle. Rzućmy jeszcze okiem, czy nic tutaj nie ma do ulepszenia przypadkiem. Gorsze.
Dobra, więc tak, harpie. Wow, 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 czemu ani jeden strzał nie padł w oczko, nie? No ale mi niszczą tutaj! No, jak już się trafi centralnie, to giną szybko. Ale serio, tu były zawsze cztery? Mi się wydawało, że dwie, trzy na początek. Okej, tu granatu nie rzucam, bo to nie ma sensu, no bo oni się właśnie teleportują. W moim kierunku, bardziej. Nie no, snajpy też tu nie będę marnował. Snajpa na tych większych tylko. I to tylko wtedy, jak będą daleko. Bo na tych to naprawdę, nie, to jest nieopłacalne. Tylko jestem troszeczkę wybity z rytmu, bo muszę im celować teraz w okolice bebechu. W tą żółtą lampkę. W to światełko na środku, a nie w głowę. No, to w sumie też można. Bo później biegną przecież do przodu. Fajnie pozbawić ich mózgu, a później życia. Więc w sumie od razu bym wolał lepiej życie. Kurde, ale przerzuciłem, no co jest grane dzisiaj? Że tak kiepsko. Ale dobra, jest upgrade, zdążę go machnąć. No nawet dwa upgrade'y. Ale szybko, szybko, szybko. Defense power, tak jest, dobra, niech będzie. A tutaj wyżej. Reload speed for auto rifles. Trudno, nie korzystam z auto rifli, ale upgrade'y zawsze warto zrobić. No chyba, że tam w grę wchodzą jeszcze oprócz glimmerów jakieś potrzebne przedmioty do zbierania. To wtedy można się wstrzymać, jeżeli się wie na przykład, że nie będzie się korzystało z danego rynsztunku w najbliższej przyszłości. A patrzcie, kurczę, kamenda, już prawie strzeliłem. No, jeden strzał. Już się chowa. On tamten. Bebek! Nie no, dobra, na was może nie. Bo to jest, kurczę, graniczące z rozsądkiem niestety. I to po tej drugiej, nierozsądnej stronie graniczące. A ci naprawdę szybko się przemieszczają przez tą teleportację. Naprawdę szybko. Dobra, macie granat. Przed. Przed. Kogoś tam ukrócił. O życie. Dobra, przedmioty wzięte. Ej, 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 znowu was za dużo. Lewa czy prawa? Prawa. Oj, ej, ej, ej. Bo jeszcze tylko, że mi w plecy nie strzelają. Bo jeżeli mi nie strzelają w plecy, to jest dobrze. To dam radę. Dobra. Zielona kulka tutaj? No, za blisko, kolo. Za blisko trochę. Ale przez to snajpą łatwiej cię trafić. Jak? A ty się skąd tutaj wziąłeś? Tak nagle. Wszyscy się mogą teleportować, nie tylko te podstawowe żołnierzyki? O kurde. Dobrze, i teraz w tym momencie zaczynasz największy gnój, tak? Dokładnie teraz. A, ląduj. No, na dzień dobry po oczku. Tutaj też, z tej strony. O, 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 o. A, minotaury, tak? No. Zgadza się, zgadza się. Ło, kurczę, to tylko ciało. Ja myślałem, że to był, kurczę, już koleś, który się przeteleportował tutaj bliżej. Oj, duże powiększenie. Nawet nieopłacalne to jest piekło. Nieopłacalne chować do środka. O, to jest może wejść po prostu, fuck, zapomniałem. Myślałem, że tylko ja tak mogę, o kurde, ale mnie lutują. Dobra, nara nad waszymi głowami. Teraz pod nimi. No, z glidem już powinno być zdecydowanie łatwiej. No, ale ilu ich jest, czy wy to widzicie? I jak mocarnie strzelają, kurde. No, może być problem jednak mimo wszystko, żeby tu wygrać. Nie no, po pierwsze to widzę jednego przeciwnika, to trzeba go eliminować. Bo później może być problem. Ale nie, nie, nie. O kurde, czemu tutaj? Czemu tu? Czemu z tej strony? Aaaa! No, 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 no. No nietrafiony, oczywiście, że nietrafiony. No a jakżeby inaczej, nie? A jakżeby inaczej. Dobra, mam coś? Mam. Mam trochę w snajpie. Więc kogoś to można wyczaić. Harpia raz, harpia dwa. No i ciebie już wykończę normalnie. Tak jest, dobra. Opłacało się stworzyć dystans. O, dobra, jeszcze troszkę, ale to za chwilę. No, no okej, okay. Czyżby już? Nie, tam jeszcze idzie. Oczywiście największy zakapior na sam koniec został.
Ale w sumie on nie jest aż takim zakapiorem. Patrzę, jak go rozwaliłem bez problemu. No ale tylko dlatego, że był daleko. Emon John jest na górze? Cholera, może tam być. O kurde! Nie lubię. No znowu między nogami trafiłem. No co ja mam, kurczę, z tym przerzucaniem granatów między czyimiś nogami, no? Ja nie celuję w jaja. To było aż zbyt okrutne. Gdzie jest? Tam daleko. Łe! Łe! Co uciekasz, kurde? Teraz uciekasz? Teleportuj się do mnie. Zapraszam. No. Hedzik wszedł, ale nie na krytykalu niestety. Gdzie oni mają swój punkt krytyczny? Ło, sporo ich tutaj. Przybunkrowali się tam, nie wierzę. Ale dobra, ci mam jeszcze snajpę. Więc pyk, pyk, myk. Jeden strzał, drugi strzał, trzeci strzał. I czwarty, ale kurczę, nie w tego co trzeba. No ilu was jest? Nie, dobra. Po kolei każdego. To się zaczyna robić znowu niefajnie. Za duże wciry dostaję. No. No kurde, przysiągłbym, że trafiłem. No dobra, chociaż tarcza mu się nie zagenerowała w pełni teraz. Można tam dolecieć, przynajmniej spróbować. No! Motherfucker! Nienawidzę, nie? To jest najmniej ulubiona z moich wszystkich ras w tej grze, póki co. Póki co. To jeszcze może ktoś bardziej upierdliwy się trafi. Dobra, jest snajpa. Jest jedna rakieta, oj. Tutaj się pochylmy delikatnie. Bam! No patrzcie z tych śmieci, no! Ale dobra, cicho. Nie teleportowali się daleko. O! Goście, koniec? Almost done! A nie, Return to Ghost. Aha, już myślałem, że jeszcze jedna fala przeciwników będzie. No ale chyba nie. Dokładnie, mission end. Nic zaszyfrowanego nie dostałem. Each Vex is part of a giant network that spreads through the mantle of the entire planet. If I can just get into their system, we can draw a Gate Lord out. Ah, taki przebiegły plan. Ah, niczym obrona King's Landing. Znaczy nie, w sumie w książce to było lepiej pokazane w Grze o Tron. Kiedy Tyrion Lannister podniósł przy, powiedzmy, wejściu do przystani, tej już w samym King's Landing, zamontował taki wielki łańcuch, który zabronił łodziom, żeby wypłynęły. Też zabronił. Nie, sorry. Złe użycie słowa. Po prostu łańcuch nie gadał, żeby nie mogą. Tylko po prostu stawał na drodze. Statki nie mogły już wypłynąć, no i wtedy poszedł Hellfire. Ten zielony płomień, który niektórzy z was mogli widzieć w serialu. No ale co? Continue. Ale w sumie już nie w tym odcinku, kochani. Bo ja w tym momencie się z wami żegnam. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej, tylko jeszcze level up. Radiacja. Radiance. Fill yourself with solar light, dramatically increasing the effectiveness of all your abilities. Kiepski super. Wolę taki bardziej ofensywny jednak. No dobra. W tym miejscu kończę. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.